w ogóle nie pracować, jakby nic się nie działo zupełnie. E, aczkolwiek mam takie spostrzeżenia, kierowcy błędnie y, interpretują ten remont, który jest w wiaduktu i jednocześnie w ulicy Wyzwolenia. Ona jest zamknięta, jeden pas jest tam zamknięty. E, I co źle interpretuje. Wczoraj kolega mi mówił właśnie o swoim przypadku, jak pewien kierowca wyjeżdżając z tego ronda. Czyli jadąc tutaj w stronę miasta, tak? W stronę może tak, z wyzwolenia, jak jechał od strony Wordu, ulicą mhm. wyzwolenia, przejechał jedno rądko i dojechał do tego drugiego tak, rądka, jest. na którym jest ten remont, znaczy za nim jest ten remont. I tam jest jeden pas wyłączony z ruchu, zablokowany jest, tego pas nie istnieje. Więc jest tylko jeden pas wyjazdowy. Na rondzie mhm. są dwa pasy, a jeden wyjazdowy. I wszyscy kierowcy, którzy jadą pasem wewnętrznym, mhm. uważają, że ten pas, który jest. W, 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 który jest w remoncie albo który jest zamknięty, to jest pas tego pasa zewnętrznego. Że ich pas jest czynny, więc oni o, na legalu mogą mówi. wyjeżdżać, tak? a ten pas wewnętrzny jest zamknięty, więc to ci jadący po rondzie zewnętrznym pasem muszą z uprzejmości korzystać tych, którzy chcą wyjechać z pasa wewnętrznego. A wiem, to ja zupełnie inną sytuację, bo ja praktycznie codziennie tam no. jeżdżę z, 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 Zupełnie odwrotną. Ci na wewnętrznym czekają grzecznie, a ci z zewnętrznego wiadą. I to jest prawidłowe. I tak powinno być. A ja właśnie spotkałem się. Generalnie to spotykam się z tym, że tam przeważnie jadą tak na suwak, czyli grzecznościowo. Jeden, tak jeden, 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 bo to jest w remoncie. Ale właśnie kolega miał, miał tę sytuację, też instruktor, pozdrawiam serdecznie, mówił, że aż miał spinę z kierowcą, który twierdził, że on ma pierwszeństwo wyjeżdżając pasa, z pasa wewnętrznego, na ten pas, który jest pojedynczy. Więc nie. Pamiętajcie Państwo, że ten pas, który jest w remoncie, to po prostu jest w remoncie. Równie dobrze mogłoby nie być, bo są takie skrzyżowania, gdzie jest jeden pas wyjazdowy z, z ruchu okrężnego. Mogłoby go nie być, mogłoby, mógłby być w remoncie, mógłby być zamknięty, mógłby być tam pas zieleni, cokolwiek. Wtedy jest jeden pas wyjazdowy, tak jak w tej sytuacji. Więc te, z tego pasa wyjazdowego w pierwszej kolejności korzystają ci, którzy jadą pasem zewnętrznym, a potem ci, którzy jadą pasem wewnętrznym. I bardzo pięknie Pan to wszystko wyjaśnił. Cieszę się, że się udało.